Dzień dobry. Co zrobić, żeby on okazywał mi więcej szacunku? Tak często pytają mnie kobiety, które tkwią w nierównych relacjach. A ja Ci powiem jedno. On Ci nie okaże żadnego szacunku, dopóki Ty nie okażesz szacunku samej sobie. Zatem zacznij pasy i startujemy. A powiem Ci, w jaki sposób rozpoznasz, że być może... Z Twoim szacunkiem do siebie samej jest problem, z jego szacunkiem do ciebie tym bardziej jest problem i jak to efektywnie zmienić. A więc, czy pozwalasz siebie szanować? O czym tutaj dokładnie powiem i rozbiję na czynniki pierwsze? O mitach szacunku, o tym, że nie możesz go żądać i czym ten szacunek jest, a czym właściwie nie jest. Powiem, że jesteś kochana. Kochana, a nie szanowana, to się nigdy nie dzieje. Tutaj podam taki fajny cytat na temat miłości i szacunku. Posłuchaj go bardzo uważnie, bo za chwilę o tym będzie. Jak dokładnie rozpoznasz, że on Ciebie nie szanuje i jak Ty się do tego przyczyniasz, że on Ciebie nie szanuje? No i co zrobić, żeby zaczął Cię szanować? Podam Ci pięć takich bardzo konkretnych punktów. Zatem zaczynę od mitu szacunku. No, właśnie, zacznijmy najpierw od definicji szacunku. Właśnie, jaką masz definicję szacunku kobietą? Taką, nazwijmy to naukową, teoretyczną. Czym jest dla ciebie szacunek? Co to dokładnie oznacza i jak poznasz, że jesteś szanowana lub że szanujesz siebie? No, właśnie, zanim moja teoretyczna definicja Pomyśl nad tym pytaniem, czyli w jaki sposób dokładnie zorientujesz się i poznasz, że jesteś szanowana przez jakąś osobę z zewnątrz, przez niego i jak poznasz, i po czym dokładnie poznasz, po jakich zachowaniach, czynnikach, samopoczuciu, że sama siebie szanujesz. No dobra. A teraz gładka teoria i potem mniej miła praktyka. Otóż szacunek to moim zdaniem w tak zwanej szerokiej przestrzeni społecznej, relacyjne, społeczne, relacyjne, to akceptowanie, że coś jest dla drugiej strony ważne i respektowanie tego bez próby zmiany albo zranienia. Tak? Czyli na przykład jeśli Możesz odczuwać szacunek do Ciebie, jeśli na przykład załóżmy, jesteś osobą, która jest bardzo wierząca, chodzi codziennie do kościoła i ktoś, kto nie jest wierzący, ma kompletnie inne poglądy, szanuje to i nie stara się na Ciebie wpłynąć w tej właśnie sytuacji. Akurat mówię o sytuacji dla mnie dosyć odległej, ale podaję Ci przykład zupełnie, właśnie też z takiej przestrzeni, że Ty coś robisz, masz jakieś wartości, które są dla Ciebie ważne. I druga strona nie próbuje ani, ani na to wpływać, i te wartości, i te działania nie są krzywdzące dla nikogo. Nie próbuje wpływać, zmieniać, wyśmiewać, na przykład, Twoich poglądów, jakiekolwiek one by nie były. To to się nazywa szacunek, tak? Szacunek to również moim zdaniem widzenie, to się też nazywa po prostu dojrzałość, co ja sam, sama robię swoimi zachowaniami drugiej osobie i jak na nią wpływają moje zachowania, czy na przykład jeśli. Możesz po tym poznać szacunek mężczyzny do siebie, że on doskonale sobie zdaje sprawę i właśnie przez to nie robi pewnych zachowań, bo wie, co ci zrobi tym swoim zachowaniem. Na przykład, co zrobi, nie dotrzymując słowa, jak cię to może zaboleć, więc będzie się dotrzymywał słowa, to się nazywa wtedy szacunek. Szacunek to też celowe nieranienie i bycie po prostu w porządku. No, i można by tą listę sobie dalej tutaj porozwijać. Ja powiem teraz też taką tezę. Uwaga, moja dosyć przewrotna teza brzmi: nie ma czegoś takiego jak brak szacunku z jego strony. Chyba, że jest to całkowicie świadomy brak szacunku, ale to i tak jest o tej osobie. I to jest po prostu brak szacunku jest po prostu wyrazem własnej wartości, własnej dojrzałości. Na przykład, ja osobiście, powiem wprost, nie bardzo mam szacunek do mężczyzn, którzy sami coś obiecują, na coś się sami deklarują, ja tego nie wymuszam, a potem nie dotrzymują dosyć prostych obietnic. Faktycznie to zachowanie budzi we mnie, może już nie dzisiaj pogardę, ale taki dystans, mówię, aha, jak dla mnie ta osoba sama nie szanuje własnego słowa, rzuca słowa na wiatr, więc. Ja, nie budzi we mnie ta osoba szacunku, tak? Po prostu niekoniecznie musi budzić wielką pogardę, ale raczej to, co budzi we mnie, to jest takie chłodne zdystansowanie się. Ja po prostu tego typu rodzaju postawy nie szanuję, ponieważ uważam, że w innych sprawach, i być może to jest trochę przesadzone założenie, ale taki jest mój przykładowy do pomyślenia, mogą też w tym momencie zawodzić, jeśli zawodzą w sprawach, w których sami się z czymś zdeklarowali, a tego nie dotrzymali, tak? I tego nie szanuję, i niekoniecznie muszę być, iść w jakąś głęboką pogardę. O samym zjawisku pogardy nagrałam film, i możesz się do tego zjawiska też odnieść. Za pogardą zrobię szybki spoiler: kryje się bardzo duży ból. I teraz, na przykład, dlaczego to ja tego nie szanuję? Dlatego, że to jest dla mnie istotna wartość i sprawa, tak? Więc Teraz pytanie, czy ten człowiek okazał mi brak szacunku poprzez niedotrzymanie swojego słowa, czy ja to odebrałam jako brak szacunku. Oczywiście ja to odebrałam jako brak szacunku, bo z perspektywy tej osoby, która nie dotrzymała słowa, sama się na coś deklarując, jest to po prostu zachowanie z miejsca świadomości, w którym ta osoba się znajduje, tak? Czyli nie chce, nie może, nie potrafi nie wiem, na przykład, odwołać, zmienić, powiedzieć nie. Ja to czytam jako brak szacunku, a bardzo często wcale to nie jest brakiem szacunku, tylko to jest po prostu poziomem świadomości tej osoby. I to jest właśnie moja definicja, że nie ma czegoś takiego jak brak szacunku, tylko jest poziom świadomości drugiej strony, poziom zachowania, poziom dojrzałości, który jest dla mnie respektowalny lub nie, i ja to nazywam brakiem szacunku albo szacunkiem. Tak? czyli jest jeśli tak naprawdę to jest bardzo często to, że ty mówisz, że jesteś nieszanowana, to po drugiej stronie jest raczej egoizm, niedojrzałość emocjonalna, e, brak świadomości tego, co te działania tej osoby mogą tobie zrobić, jakie mogą być tego konsekwencje. I bardzo często i zazwyczaj to po prostu niskie jakości jednej czy drugiej strony, bo ta druga strona, o ile ciągle na to przyzwalasz, i nawet jeśli mówisz, no tak, ale on przecież tutaj mi obiecał, albo on się pojawia i znika, tak, to on mnie nie szanuje. No nie, oczywiście, że on Cię w tym sensie nie szanuje, dlatego że Ty, uwaga, nie szanujesz samej siebie. Bo ty nie stworzyłaś sobie wewnętrznego kompasu, czym jest dla ciebie szacunek i nie stworzyłaś własnych wewnętrznych norm i po prostu przyzwalasz na te zachowania. A każda nierówna relacja, powiem taki, spoiler zrobi, pewnie już o tym wiesz, to jest master level braku szacunku do siebie samej, a szczególnie kochanki czy kobiety, które tkwią właśnie w takich relacjach, odchodzi, przychodzi, wraca, powraca, nie wie są czego chce, to jest tak wyraz głębokiego, braku szacunku, ale uwaga, najpierw ciebie do samej siebie. No i teraz drugi punkt. Pamiętacie, jak powiedziałam w tym tytule, o czym powiem? Kochana, a nie szanowana, czy to jest możliwe? Nie jest. Możesz żądać szacunku od kogoś i nic z tego nie będzie, dopóki ty sama nie będziesz go miała dla siebie. Amen. I takie zdanie gdzieś usłyszałam, bo mężczyzna może cię szanować i nie kochać. Tak, tak. Mężczyzna może Cię szanować być Twoim znajomym, kolegą. On nie musicie kochać, ale może mieć duży respekt dla Ciebie za to, kim jesteś, jakie masz wartości, co robisz. Możecie bardzo, bardzo szanować. I niekoniecznie musicie kochać w kontekście romantycznym. Ale uwaga! Niemożliwe kompletnie jest, że Cię autentycznie kocha, i nie szanuje. Możecie szanować i nie kochać, ale to się nie dzieje. Że Cię kocha i nie szanuje, tak? Znaczy, jemu się może wydawać, że on Cię kocha, ale jakby jego czyny przeczą bardzo temu, czy jej czyny, bo to działa w dwie strony, tak? Drodzy mężczyźni, jeśli tego słuchacie, to, to dokładnie w dwie strony. Ja często używam żeńskiej formy, no bo pracuję głównie z kobietami. Jeśli czujesz się nieszanowana z takich lub innych powodów, to prawdopodobnie miłości. Też nie ma. Jest wygoda, jest chęć przeżycia, jest przeczekanie może na lepsze czasy, znalezienie kogoś lepszego, ale to nie miłość. Jak mówią Amerykanie, harsh, but true, czyli ostre, ale prawdziwe. I tak, w nierównej relacji nie ma szacunku z kluczem. Proste, naprawdę po prostu go tam nie ma. Nie szukajmy, kurczę, czegoś tam, gdzie go nie ma. Nie szukajmy naprawdę śniegu na Saharze, bo niespecjalnie go tam znajdziemy. Amen. Kochanko, zapomnij, że jesteś szanowana, wyjdź z tej iluzji, tak samo jak zdradzona. Kiedy nie wiesz, na... i tak samo jeśli nie wiesz, na czym stoisz, on na tobie wisi, jest niezdecydowany, że jest z ciebie, dajesz mu za dużo, on pojawia się i znika. Tu nie masz szacunku, koniec, kropka. Amen. I miłości też nie ma. Wiem, podniosłam na duchu, ale być może teraz taki czas listopadowy, jest właśnie po to, żeby pewne rzeczy zweryfikować i wyczyścić być może do końca tego roku. No właśnie, jak poznać, że cię nie szanuje, no i ty siebie też nie w tym sensie. Wszystko to, co powiedziałam powyżej. A dla siebie samej rozpoznasz, zadając sobie proste pytanie. I posłuchaj tego pytania czy ja w tej relacji wzrastam, rozwijam się, jest mi coraz lepiej, coraz bardziej harmonijnie, wiem, że coś dostaję, wiem, że coś wnoszę i to ogólnie wszystko idzie do przodu. Ja mówię o pewnym balansie, ja nie mówię o pewnych wież, konfliktach i tak dalej. Ja mówię o, 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 o całościowym bilansie tego, czy też maleję, czy ta relacja dodaje mi skrzydeł, czy ja opadam z sił. I uwaga, Odróżni chwilę euforii, obietnic, od całokształtu, od czynów i od tego, co się dzieje z Tobą w całej tej sytuacji. Co się jeszcze, jak jeszcze rozpoznasz, że Ciebie być może nie szanuje, a tym sposobem Ty też masz wiele do zastanowienia się nad sobą dzisiaj przez słowo, pryzmat słowa szacunek. Umniejsza Twoim emocjom, wyśmiewa je, ignoruje, nie słyszy, nie widzi. Często to się objawia, a przesadzasz, jesteś nadwrażliwa, etam, bez przesady, jak masz jakiś problem, to raczej obraca to w żart albo się zamyka, ucieka, unika. To nie są wyrazy szacunku. Wyśmiewa Twoje braki, choćby fizyczne, tak? jeśli tam Ci coś mówi, przytyło Ci się, jesteś trochę grubiutka, to nie jest wyraz szacunku. Tak? Wyraz szacunku to jest zadbanie, pomóc Ci, w, w, na przykład, jeśli rzeczywiście takie rzeczy mają miejsce. W takich delikatnych historiach. Nie słyszycie, nie słyszycie, co mówisz, ignoruje, co mówisz, obśmiewa, to już coś powiedziałam, ignoruje Twoje prośby, sam się na coś deklaruje, potem tego słowa za grosznie dotrzymuje, po prostu na odczepnego mówicie, żebyś robiła, kłamie najzwyczajniej, ma tajemnicę przed tobą. No, to brzmi jak na przykład zdrada, nawet jeśli fizycznie to nie jest zdrada, to tak, to jest zdrada tam nie musi być wplątana inna kobieta, to jest po prostu, wyczerpuje znamiona, no powiedzmy, zdrady emocjonalnej bez drugiej osoby czy trzeciej osoby w tle. No i jak ty się przyczyniasz do tego, że on ciebie nie szanuje? No tak ja powiem teraz takiego bon mota z YouTube'a, Panie z YouTube'a mówi mądrości, bo ty sama siebie nie szanujesz. No niby wydaje się to oczywiste, oczywista oczywistość, nic tutaj odkrywczego nie powiedziałam i to jest niestety smutne, że ja nie mówię nic odkrywczego, a kurczę, to się ciągle dzieje. Ale może to jest w tym sensie odkrywcze, że jak to teraz zostało nazwane wprost, że tak, ty siebie nie szanujesz, dlatego że nie masz swoich standardów, nie masz priorytetów, kim jesteś, nie masz priorytetów dla siebie, nie masz swoich celów, nie stoisz w swojej mocy. I chyba już się nie muszę powtarzać, bo to już gadam do immentu we wszystkich moich filmach na temat wzorców i pro, programów, ale to jest właśnie wynik tego. I twój głód, lęki, chęć bycia z kimś za wszelką cenę, byleby był, żeby nie być tylko samą, potęgują brak szacunku. Czyli tego, co nazywasz brakiem szacunku, co prowokuje do chęci zmiany jego zamiast popatrzenia w siebie. Zdrowy i wysokiej jakości człowiek ma szacunek. Ja kiedyś nagrałam osobne też nagranie właśnie, że jesteś z hasłem wycieraczka, teraz to się nazywa szacunek, ale może niech to tak wybrzmi raz jeszcze. Bo sam siebie szanuje i łatwiej mu okazać szacunek innym osobom. Po prostu to też jest inna nazwa na wszelakiego typu dorosłość i dojrzałość. No dobrze, i tak jak obiecałam na koniec. Jako takie grubsze podsumowanie, to y, co zrobić konkretnie? I teraz dostaniesz ode mnie pięć punktów. Możesz się sobie zapisać, nagrać, ale to jeszcze nic nie zmieni, tylko za tym muszą pójść Twoje refleksje nad tym, decyzja, że chcesz to zmienić, no i konkretne działania. Czyli pięć punktów, żeby być szanowaną, bo wtedy jak będziesz szanowana, to istnieje szansa, że kochana też wtedy będziesz. Może przez kogoś innego, może jeszcze nie teraz, ale absolutnie, kiedy będziesz szanowana, jest większa szansa, że będziesz kochana. Nie będziesz szanowana, kochana też nie będziesz. Punkt pierwszy. Miej swoje zasady. To się po angielsku nazywa tak zwane deal breakers, czyli czynniki, przy których pewne rzeczy, to są takie punkty graniczne, twoje, że ty przez to nie przechodzisz, tak? Czyli taki zestaw takich zasad, wartości. Również akceptowalnych dla ciebie lub nie zachowań, przy których ta relacja jest niemożliwa. Ten deal breaker to raczej, to jest takie, to jest nomenklatura trochę biznesowa, na przykład w negocjacjach. tak? Mówimy coś, że to jest deal breaker, to znaczy, że już w tym momencie ten warunek jest kompletnie niemożliwy i wszystko wtedy do piachu nie ma, nie ma relacji, tak? Czy nie ma kontraktu? Po prostu to jest deal breaker, przez to nie, przej nie, nie, przez to nie przejdziemy. To nie ma żadnego kontraktu, może być 10 tysięcy rzeczy, ok, dookoła, ale ten deal breaker jest właśnie tym deal breakerem, czyli decyduje na tak albo na nie o danej na przykład transakcji. To takie trochę z biznesa, na Czyli tak naprawdę chodzi o Twoje standardy i zasady, które są zbudowane o wewnętrzne wartości. O, o Twoje poczucie wartości, o, o to, jak ty się sama szanujesz i cenisz. No ja ci po, podam przykładowe, na przykład tak zwane deal breakery, które możesz mieć, szczególnie kiedy jesteś blisko nierównych relacji albo godzisz się. Jeszcze na mniej, na, no mało na nic. Na przykład, twoim deal breakerem jest, że nie spotykam się z kimś, którego sytuacja nie jest jasna pod każdym względem. Na przykład formalnym, emocjonalnym, majątkowym. Tutaj na przykład swoją wypowiedź kieruję do kobiet, które gdzieś tam, na przykład yy, mam tego masę na mojej grupie, że no w sumie on jest wolny, bo oni są już od trzech lat w separacji. Tak? A potem następuje wielkie zdziwienie, że on się nadal nie rozwodzi, niby, że są razem, dlatego, że ty choćby na takim poziomie właśnie wewnętrznym, powiedziałabyś sobie spotykając z takiego mężczyznę, mówiąc okej, okay, to jest mój deal breaker, czyli ja się spotykam z mężczyzną w pełni wolny, formalnie, emocjonalnie. No tego czasami na początku możemy nie wiedzieć, tak? Który ma wszystkie sprawy wyczyszczone, a jeśli mężczyzna jest w separacji, a szczególnie e, trwa to jakiś dłuższy czas, to jest dla mnie informacja, że on nie załatwił swoich spraw do końca i nie ma tu dla mnie miejsca, a ja chcę mieć pełne, Pełnoprawne miejsce, tak? A tak idziesz z kompromisy ze sobą, i potem mam takie historie, jak gdzieś tam pisały mi babki w grupie, że mężczyzna 5 lat nie jest żoną, oficjalnie się je rozwiódł i on nawet nie zamierza, no i teraz ona się źle z tym ma. Ale jeśli masz zasadę, tak zwany deal breaker, który sobie trzeba ustalić samej ze sobą i się nie, nie łasić na coś innego, to to jest Twój deal breaker. Ma być wolny. Na przykład dla kogoś fakt, że ktoś pije alkohol. I załóżmy, jak często, może być deal breakerem, dla kogoś innego może być akceptowalnym zachowaniem. Tak? To on nie musi być równy dla każdego, tak? Pewne nawyki mogą być dla ciebie dealbreakerami. Na przykład masz prawo na dzień dobry nie akceptować kogoś, kto pali. I nie ma na to uzasadnienia, bo tak i tyle, tak? Masz prawo na dzień dobry powiedzieć: Ok, ale to jest dla mnie ten deal breaker, że no, no jak facet pali, to nie. A dla kogoś nie będzie to na przykład istotna sprawa, na przykład w moim przypadku to, to nie jest jakiś tam warząd czynnik, czy, czy ktoś pali, czy nie, tak? I one mogą być różne dla różnych osób. No i na przykład może być dealbreakerem pewien na przykład poziom intelektualny tej osoby. Ja znam masę kobiet, które w swoim głodzie wiążą się z mężczyznami, gdzie potem tak naprawdę wchodzą w rolę ich nauczycielek, mento ich nauczycielek mentorek, potem się wstydzą z nim pokazać, bo. W skrócie, i w drugą stronę to też działa, drodzy mężczyźni. tak? No, w towarzystwie ta osoba się nie odnajduje, bo nie przystaje ani kulturowo, ani intelektualnie, ale były tak wygłodzone, żeby być z kimkolwiek, że wchodziły w to. Więc warto w sobie wypracować coś z moim deal breakerem i dlaczego łamie pewne rzeczy, czy co tam jest we mnie takiego, że ja się godzę na takie rzeczy. Czy to będzie łatwe na początku? Nie, ale będzie korzystne na dłuższą metę. Punkt drugi. No i teraz jest już bardzo o tobie, bo tutaj te dealbreakery to są wobec innych, ale one istnieją i będą stabilne, kiedy to ty sama jesteś wewnętrznie ułożona. Czyli jednym słowem, jesteś emocjonalnie dojrzała. Umiesz regulować swoje emocje. To nie znaczy, że jesteś święta, zawsze wymedytowana, zawsze wybaczasz, nie czujesz złości. To, to nie jest o tym. Właśnie emocjonalna dojrzałość i regulacja swoich emocji, to ich umiejętne. Świadomość, że je przeżywasz i co za tym stoi. Tak. I umiejętność potem zdystansowania się, przegadania sprawy, powrotu na zdrowe tory. Emocje są nam potrzebne i pomagają nam znać siebie i świadomość siebie. Nie musisz być doskonała, ale umiesz nazwać, poczuć, i zanalizować swoje emocje, zdrowo je w ten sposób kontrolować. Tak? Bo jeśli czujesz złość, to ona ma. Jakieś posadowienie w czymś, na przykład, tym, że Twoja granica została przekroczona. Umiesz zachować się dojrzale, umiesz przeprosić, umiesz się zmienić, umiesz zmienić zdanie. Jak widzisz, że coś nie działa, uznać swój udział w sprawie i też wejść w zmianę. Nie tylko rościć od niego, tak? To też jest element szacunku do siebie i będziesz przez to szanowana. Bo jeśli ty ciągle zarzucasz, że on powinien być taki, on powinien. Ja, ja to, to słucham często nawet od moich przyjaciółek, jak one wiszczą na tych swoich mężów. Ja sobie myślę, kurde, też bym, też bym ją kopnęła w dupę. Na jego miejsce ciągle jest coś niechalne, tak? 90% informacji, jakie słucham na przykład o tych mężczyznach, to są no, dość takie połączone z zarzutami, tak? No, słabo, nie? I yy, uznanie swojego udziału w sprawie i działanie budzi szacunek drugiej osoby, niedoskonałość. A uznanie swojego udziału w sprawie i działanie no, i jednocześnie chronić się przed byciem manipulowaną i bycie podatną na manipulację. Punkt trzeci, o czym ciągle gadam, co jest podstawą w ogóle mojej pracy z innymi, która daje efekty, praca nad klarowną wizją siebie, kim jestem i czego chcę. To się wszystko ze sobą łączy, tak? bo zasady są pochodną mojej wizji. Zasady są pochodną moich celów, tego, w kim wiem, mojej, mojej tożsamości, wiem, kim jestem. Więc jeśli ty masz klarowną wizję, wiesz, wiesz, kim jesteś, jesteś osadzona w sobie, to naprawdę ta wewnętrzna postawa budzi szacunek. Uwaga, ona nie będzie widziana, ta twoja wewnętrzna postawa szacunku do siebie i klarownej wizji, przez mężczyzn, którzy tam nie pasują, no ale nie o takich nam chodzi, tak? I być może, kiedy ty zaczniesz pracować z tą klarowną wizją siebie, zaczniesz się wewnętrznie zmieniać, tak, ta osoba, za którą teraz tak strasznie płaczesz, odpadnie, no i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze, tak? Bo ty się przeniesiesz w ogóle w inne rejony samej siebie, w inne rejony również ludzi, z którymi masz do czynienia. Uwaga, Kolejny punkt, już jest chyba czwarty. Masz sam szacunek szczery do mężczyzn czy mężczyzny. I oczywiście nieudawany. Jeśli masz pogardę, i ja jeszcze raz mówię, bo powiedziałam o, o tym wcześniej tutaj w tym, w tym nagraniu, i mówię to jeszcze po raz drugi. Mam film, gdzie, w którym mówię dokładnie o zjawisku pogardy. Króciutko powiem, że bardzo często, kiedy odczuwasz pogardę wobec tego mężczyzny czy wobec mężczyzny, tam za tym stoi grubsza sprawa bólu, który jest w tobie i to tym bólem należy się zająć. I uwaga, yy, ja mówię o naturalnym szacunku, również jestem zdania, że nie musimy teraz piać nad tym, że ja, mus, ja mam szacunek do męskiego i do każdego mężczyzny, bo może nie do każdego. Ja już powiedziałam na przykład, że są pewne zachowania, których ja nie szanuję w mężczyznach i, i tyle. Powiedziałam to na początku filmu, tak? Natomiast masz naturalny szacunek do zdania, opinii, tego, co robi. I nie jest on wymuszony takimi, też co takimi, też czasem w obrębie takich prac z kobiecą energią i jest nawet takie wręcz straszenie, że jak nie będziesz miała szacunku do męskiego, to ty sobie mężczyznę nie znajdziesz. No, to nie o to chodzi. Także teraz ty masz szanować, bo wtedy będę miała chłopa. To już kompletnie się mija. Z celem, właśnie jak dla mnie są to rozwojowe bzdury, że masz coś robić za wszelką cenę. O ile to nie jest z tobą zgodne, nie, nie możesz tego robić, bo to i tak będzie sztuczne, albo oparte właśnie na lęku, że jak ja nie będę szanować, to ja nie zasłużę na miłość. Nie, szacunek jest stanem wewnętrznym Twoim i szacunek jest stanem wewnętrznym drugiej strony. Punkt piąty. Masz mieć swoje zdanie. Czyli to się wszystko wiąże z tymi zasadami. Jeśli masz swoje zasady, jeśli wiesz kim jesteś, masz swoją wizję i cele, to jednocześnie coraz łatwiej będzie ci wyrażać to, co ci się podoba, nie podoba, chcesz, nie chcesz, opinię i zdanie. Uwaga, jednocześnie i to jest wyraz szacunku i do siebie, i do innych, nie musząc przy tym ranić innych czy deprecjonować innych, tak? I uwierz mi, mężczyźni, którzy są. Mądrzy, inteligentni będą to w tobie widzieć, będą ciebie szanować. Nawet jeśli twoje zdanie nie będzie takie, które mu się na początku będzie podobać, jeśli je wyrazisz jasno, klarownie, ze swojego punktu widzenia, to spowoduje w nim więcej myślenia niż twoje płaczenie, błaganie i czynienie mu zarzutów, tak? Powiesz mu, jak ty się z tym czujesz, jak ty się z tym masz, dlaczego ci się to nie podoba, co ci to robi. Wzbudzi więcej szacunku niż właśnie płacze, wymuszania. No, wiadomo, to nie wzbudzi, tak? I uwaga, punkt ostatni. Twoje otoczenie i towarzystwo jest na podobnym poziomie co ty. To trochę też poznać, że to są takie punkty, że ty się też zadajesz z ludźmi. Którzy są, w tw... my na ogół się zadajemy z osobami na swoim poziomie energetycznym, nazwijmy to tak szeroko pojętym. Eee, I czasem nam się wydaje, że na przykład, dlaczego do mnie lgną osoby trochę tak, jakby nazwijmy to, z... nie, nie lubię tego słowa, no ale z braku lepszego, trochę na niższym poziomie. No dlatego, że wchodzisz na przykład w rolę ratowniczki, tak, tego wszystkiego. I teraz przyjrzyj się, jakie jest Twoje otoczenie, jacy są Twoi przyjaciele, i czy tam. Też możesz powiedzieć tak, ja szanuję moich przyjaciół i wiem, i czuję się przez nich szanowana, również ja na podstawie tych wszystkich pięciu punktów, yy, które tutaj wymieniłam. Sześć, bo już się sześć zrobiło. No i moje pytanie do Ciebie na koniec jest takie. Co byś dodała do tej listy? Podziel się tutaj tym w komentarzu. Co byś dodała? że Co by Ci jeszcze było potrzebne, żeby być autentycznie szanowaną jako kobieta? I teraz reasumując i podsumowując szacunek. To najpierw ty, twoje standardy granice to twój stan wewnętrzny. W nierównych relacjach na 100% nie ma szacunku. i idąc za tym punktem, który, o którym mówiłam parę minut temu, czyj miłości też nie ma. Nie chcę tego mówić, ale tam jej nie ma, no po prostu. I to, co masz do zrobienia, żeby być szanowaną, to samej głęboko zadbać o swoją wartość, standardy, szacunek, nie bać się mówić nie, nie bać się kończyć pewnych rzeczy. Yy, tak, niektórzy nie wytrzymają Twojego szacunku do siebie, ale po co Ci relacja bez szacunku? A na sam koniec chciałam Cię zaprosić, żebyś jeszcze skorzystała z mojego mini kursu Czary Bolesne Wzorce Miłości, tam między innymi jest o tym, że rozprawiamy się z wzorcami programami, które pchają Cię w nierówne relacje, które między innymi będą się objawiały właśnie tymi historiami związanymi akurat z dzisiejszym słowem kluczem pod yy, zwanym szacunkiem, ale co najważniejsze z tego wszystkiego, to tam dostajesz konkretne narzędzia i jak to masz zmienić, w jaki sposób zadbać o siebie samemu bardzo konkretnie, właśnie zbudować swoją wizję, cel tak, wewnętrznie, po to, aby być potem kochaną, uwielbianą i szanowaną. A jeśli ten przekaz Ci się spodobał, to proszę Cię podaj dalej, zasubskrybuj, udostępnij, bo w ten sposób ta, mi to pomoże też szerzyć tą informację i jeśli uznasz ją za wartościową. Dziękuję serdecznie.